W tym roku mija 76. rocznica tragedii górnośląskiej. Są to wydarzenia, które miały miejsce w styczniu 1945 roku na terenie Śląska po wkroczeniu Armii Radzieckiej. O tych wydarzeniach, a także o znaczeniu promenady w Mysłowicach opowie nam dzisiejszy gość Wojciech Klubowicz z Muzeum Miasta Mysłowice. W Mysłowicach i w innych miastach śląskich co roku w styczniu upamiętniamy pamięć o ofiarach tragedii górnośląskiej. Zazwyczaj jest to w ostatnią niedzielę stycznia. Czemu akurat wtedy? Jest to taka data ruchoma. To znaczy ona jest oczywiście ruchoma, przyjęliśmy taką zasadę, znaczy przyjęto w naszym województwie, że w tym właśnie terminie, to jest sobota, niedziela, ostatni weekend stycznia, upamiętniamy te ofiary tragedii górnośląskiej. Dlatego, że Armia Czerwona, która w styczniu 1945 roku zajmowała te tereny, wkraczała do poszczególnych miast no, w różnych dniach. Przyjęto jedną umowną datę, podczas której upamiętniamy ofiary tragedii górnośląskiej. Były to masakryczne wydarzenia, związane też z wieloma represjami na Ślązakach i na Polakach, którzy tutaj mieszkali. Więzienia, obozy pracy, a także deportacje do ZSRR. Jaki jest w ogóle zarys historyczny tamtych czasów? To znaczy wszystko oczywiście zaczęło się od ofensywy styczniowej Armii Czerwonej, która wkracza na teren Górnego Śląska. Pamiętajmy, że historia tego regionu jest skomplikowana, że mamy tutaj mieszankę narodowościową, mamy Niemców, mamy Polaków, mamy osoby czujące się Ślązakami i w to wszystko wchodzi Armia Czerwona, która próbuje poustawiać to w taki sposób, że wszyscy są Niemcami. Tak? Uznajemy, że ta ludność to już jest w zasadzie Rzesza Niemiecka i należy ją ukarać za zbrodnie, które dokonała na wschodzie. Mordy, które były dokonywane w tamtym czasie, oczywiście były przemilczane przez wiele dekad w historiografii perelowskiej. Czy zaczęto o nich mówić tuż po upadku komuny, czy były to raczej lata ostatnie? To znaczy lata 90. tak naprawdę, bo nie od razu w 89. roku wszyscy z ochotą zaczęli mówić o tych zbrodniach, dlatego że stopniowo ludzie przestawali się bać. Szczególnie mówimy o świadkach, którzy wtedy też żyli. Jest coraz mniej, to są pojedyncze osoby, które żyją do dzisiaj. Natomiast wtedy zaczęto rzeczywiście mówić. Po 89. roku zaczęto mówić na głos, dlatego że oczywiście ta świadomość mieszkańców Mysłowic, innych miast, Świętochłowic, Opolszczyzny, ona była. Natomiast głośno zaczęto mówić, historycy zaczęli o tym pisać w latach 90. i wtedy pierwsze informacje na ten temat się zaczęły pojawiać. Promenada, na której się obecnie znajdujemy, jest nierozerwalnie związana z tragedią górnośląską. Ale tak naprawdę, zanim zaczniemy opowiadać o tych czasach radzieckich, należy wspomnieć o hitlerowcach, którzy tak naprawdę rozpoczęli tutaj tą rzeź. Tak, rzeczywiście, to znaczy przy promenadzie, przy tym trakcie dawnym wiodącym w stronę Trójkąta Trzech Cesarzy w okresie okupacji hitlerowskiej powstaje więzienie, zastępcze więzienie policyjne, które zyskuje w tamtym okresie nazwę Rosengarten, którą dzisiaj rozciągamy zarówno na ten okres okupacji hitlerowskiej, jak i tuż po zakończeniu wojny. Było to więzienie utworzone przez Niemców dla przestępców, tylko to było pojęcie dosyć szerokie, dlatego że Niemcom brakowało miejsca w tradycyjnych, tak to nazwijmy, więzieniach dla wszystkich osób, które były ich przeciwnikami, które były przeciwnikami reżimu hitlerowskiego. I oni właśnie tutaj byli w tych zabudowaniach osadzani, przy promenadzie. To był jeden z zastępczych więzień policji. To też był punkt przewozowy do Auschwitz. Mówiło się nawet, że niektórzy woleli zostać wysłani od razu do Auschwitz zamiast tutaj. Znaczy przede wszystkim musieli trafić jednak do Mysłowic, dlatego że ono miało charakter śledczy i rozdzielczy. Znaczy po zatrzymaniu osoby podejrzanej trafiała ona tutaj do więzienia w Mysłowicach. Tutaj była poddawana śledztwu okrutnym torturom, a następnie była decyzja, co z taką osobą robimy. Były też osoby osadzane za zwykłe przestępstwa, natomiast bardzo dużo było więźniów politycznych. No i oni rzeczywiście pociągami byli kierowani do KL Auschwitz. Mamy też tutaj za nami pewien symbol tamtych czasów, Rosengarten, czyli ogród róż. Myślę, że już za kilka miesięcy ten ogród róż tutaj powstanie i też będzie pamiątką, to nawet będzie przypominało o tamtych czasach i też uświadomiało ludziom, że należy oddać hołd temu miejscu. To były czasy hitlerowskie, natomiast w 1945 przychodzi Armia Radziecka i co wtedy?
No i ten Rosengarten nadal funkcjonuje w świadomości mieszkańców, nadal działa, zmieniają się tylko strażnicy i zmieniają się więźniowie. Ten obóz zostaje przejęty przez ówczesne polskie władze komunistyczne. Zaczyna nim zarządzać Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. I tym razem tutaj są osadzani głównie Niemcy, osoby uznane za Niemców, górnoślązacy. To jest cały konglomerat tak naprawdę osób, które tutaj trafia. Generalnie przeciwnicy nowej władzy. Głównie oczywiście są to osoby uznane za Niemców i uznane za element wrogi w stosunku do nowej władzy. Polska ma się stać państwem jednolitym etnicznie i wszystkie osoby, które nie pasują do tego wizerunku, do tej koncepcji, są osadzane do obozu. Początkowo był to obóz karny, z czasem stał się obozem pracy. I tak naprawdę tą sytuację mieliśmy nie tylko na Śląsku, bo i na Mazurach, i na Kaszubach, i Łęków też to spotkało, więc jednak ten projekt państwa jednolitego etnicznie funkcjonował i tak naprawdę wiele Polaków przez to też straciło życie. Tak, oczywiście. To znaczy była to taka koncepcja, uznawano, że ta multinarodowość, wieloetniczność, która była na Górnym Śląsku, ale nie tylko, skłoniła między innymi Stalina do tego, bo pamiętajmy, że te decyzje zapadały na forum międzynarodowym, że tak naprawdę to Wielka Trójka w Jałcie i w Poczdamie zdecydowała o przesiedleniach, o zmianach granic. Polska została pozbawiona Kresów Wschodnich, jednocześnie Niemcy zostały pozbawione swoich Kresów Wschodnich, tak, czyli Pomorze, czyli Śląsk zostały przyłączone do Polski. Jednocześnie zdecydowano o masowych przesiedleniach. I te przesiedlenia były dokonywane do momentu wywiezienia Niemców na zachód, były osadzone właśnie w takich obozach, jak chociażby tutaj w Rosengarten. No rzeczywiście, ta koncepcja została zrealizowana, Polska stała się państwem jednolitym praktycznie narodowościowo. I te represje dotykały nie tylko Górnoślązaków, ale tak jak pani powiedziała, chociażby Łemków, Kaszubów, też inne. Ten czas tragedii górnośląskiej rozpoczął się w 1945, ale trwał przez kilka lat. Jakie to są ramy czasowe? To znaczy głównie, jeżeli mówimy o tragedii górnośląskiej, to jest rok 45, to jest ten pierwszy moment, kiedy są największe represje, bo jeżeli mówimy o styczniu 45 roku, to jest masakra w Miechowicach, wymordowanie 300 cywili przez żołnierzy radzieckich, to jest właśnie utworzenie tej sieci obozów, to jest obóz na Opolszczyźnie Łambinowice, to są Mysłowice, to jest Świętłowic, obóz w Zgodzie i tam ci ludzie umierają, to jest rok 45, ale trzeba pamiętać, że chociażby obóz w Mysłowicach działa do 46. Te represje jeszcze ciągle trwają. Wywieziono też, to bardzo ważne, wielu Górnoślązaków zimą i wiosną 1945 roku do pracy w Związku Radzieckim. Oni trafiają do kopalni w Donbasie, trafiają na Syberię. To są te kierunki, gdzie są wyżej. To jest od 30 do 40 tysięcy osób, niektórzy nawet mówią o 90 tysiącach. I wiele osób nie wróciło już na Górny Śląsk, nie wróciło do swoich domów. One tam przebywały bardzo długo. Władze polskie, między innymi tutaj pułkownik Jerzy Ziętek, wicewojewoda śląski, czynił wysiłki na rzecz tego, żeby oni wrócili do Polski. Natomiast Sowieci można w ten sposób traktowali te osoby jako reparację wojenną. Ich praca miała pozwolić na odbudowę Związku Radzieckiego po stratach wojennych, których doznało to państwo. W niedzielę 31 stycznia samorząd i też ludzie, którzy pamiętają o tej tragedii, będą składali kwiaty przy dwóch pomnikach. Pierwszy to jest tutaj przy promenadzie, a drugi na Wesołej. Co to są za pomniki? Te pomniki upamiętniają ofiary, no jeżeli chodzi o promenady, to upamiętniają ofiary zarówno okresu okupacji hitlerowskiej, jak i później obozu pracy, więc jeden pomnik na skarpie, zostaną złożone tutaj kwiaty, zapalone znicze, upamiętnią ofiary tego okresu, oczywiście będą tutaj wspominane ofiary głównie tego obozu pracy w Mysłowicach. Pamiętajmy też o dzielnicy Mysłowic, o Wesołej, tam również znajdował się obóz, a w zasadzie podobóz Fürstengrube, był to podobóz KL Auschwitz, tam w okresie okupacji trafiamy między innymi jeńcy z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Byli to Żydzi, byli to jeńcy radzieccy, a później po wkroczeniu Armii Czerwonej stworzono obozy pracy przymusowej dla jeńców niemieckich. I to były ofiary tych dwóch okresów. Tam będą te osoby upamiętnione, oczywiście ci, którzy zginęli w obozie. Moim Państwa gościem był Wojciech Klubowicz z Muzeum Miasta Mysłowice.